Siemano, cześć i czołem. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest czerwony burak polski, więc zajmiemy się rozpuszczeniem buraka czerwonego w żywicy epoksydowej, barszczu czerwonego w proszku, słodkiej papryki, kurkumy oraz curry. Tak jak obiecałem. I tak, zgodnie z waszymi oczekiwaniami i waszymi pomysłami, ja będę realizował, włącznie z tym panem. A dlaczego akurat nie tutaj te warzywko? Dlatego, że tak na dobrą sprawę nie wiem do końca, co znajduje się w zagęszczonym, takim gotowym soku z buraka, więc będziemy wyciskać sami taki burak. A te wasze pomysły, żeby nie być gołosłownym, można zobaczyć tutaj w tym odcinku i w tych wszystkich komentarzach, które teraz właśnie się pojawiają na ekranie. Także zapraszam do oglądania. Okej, moi kochani, ja już jestem przygotowany, ale zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie róbcie tego w domu. Na pierwszy strzał pójdzie curry. Curry w postaci mielonej dodajemy do żywicy i mieszamy. Jako że kurkuma jest bardzo zbliżona kolorystycznie do curry, idziemy na drugi strzał i rozmieszamy teraz tutaj troszkę tej kurkumy. Mniej więcej tyle samo, żeby nie było, że kolorystycznie będzie to tak, chociaż podejrzewam, że kolorystycznie może odbiegać, ale zobaczmy. Można by powiedzieć, że kurkuma dużo szybciej się rozpuściła w porównaniu do curry. Zresztą curry było widać, ziarenka były troszkę grubsze, co stanowiło większy problem, żeby no troszkę dłużej to musiało potrwać. I na trzeci ogień idzie gorący kubek barszcz czerwony. Tadam! Barszczyk czerwony. Sam raz znalazł na imprezę, bądź po imprezie, wraz z krokietami, jak to powiedział pan Makłowicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Makłowicza. A tymczasem mamy barszczyk czerwony. Sypujemy. Kurde, głodne się zrobiłem. Bierzemy świeży patyczek. A ja już widzę różnicę w kolorystyce pomiędzy curry a kurkumą, ale kolory rewelacyjne, ja wam mówię. Barszczyk, lecimy z barszczykiem na gorąco. Pani kochana, pani przyniesie ze trzy krokieciki. Ja barszczyk sobie sam przygotuję. Muszę się pośpieszyć, ale w domu krokietów nie ma. Słodka papryka mielona. Ziarno podobne do kurkum, nie, do curry. Kurkuma jest troszkę bardziej taka drobna, drobniej mielona. A tutaj papryka. Zobaczymy, wrzucamy. Okay. I mieszamy. O, słodka papryka wcale nie jest taka słodka w mieszaniu, kochani. Już widzę, że tutaj mi nie chce się to w taki sposób rozmieszać, tak jak ja bym chciał, tak jak poprzednie barwniki. Okay. Ale spoko. Tu jesteście. Żona mi powiedziała, żebym przyniósł resztę tego buraka do domu, bo nie będzie co jutro do obiadu, więc ukroję tylko kawałek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, zobaczcie, jaki piękny kolor. Dobra. Rzucimy pokrojonego buraczka do takiej ładnej szklaneczki. Podejrzewam, że jeszcze troszkę trzeba będzie pokroić i trzeba go po prostu wygnieść. Tak się zafascynowałem ubijaniem tutaj tego naszego buraka, sponsora dzisiejszego odcinka, że zapomniałem włączyć kamerę i załadowałem sobie już troszkę strzykawki. Tak, bo pogniotłem i teraz resztę załaduję tutaj tyle, ile mi wejdzie tego naszego buraczka. Okej. Czysty kubeczek, żeby można było gdzieś ten sok wlać. I teraz dużo siły i jak prasa. Żeby nie było, sorry za te drgania, ale tutaj, żeby było z jednego ujęcia bez cięcia. O, to chyba wszystko, ale wydaje mi się, że
wystarczy. Reszta na bok. I tutaj mamy nasz pojemniczek. Jak jest warzywo, to jest i woda. A woda, nie, a żywica nie lubi się z wodą. Reakcja tego buraka jest nader dziwna i niezrozumiała. Już zaszła jakaś reakcja chemiczna. Co to się dzieje? Przecież ten sok był taki w takim ładnym kolorze. Zobaczcie. A tu? Opisałem każdą matrycę formy, żeby później było jasne, która jest która. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłem tą formę, to zapraszam do linku, który się właśnie teraz podświetla na górnym prawym rogu. Kurkuma, barszcz czerwony, słodka papryka i czerwony burak, sponsor tego odcinka, który troszkę już zmizerniał, bo kilka dni minęło, żeby mi się tutaj moje formy utwardziły i zrobimy przegląd. A przegląd będzie na podstawie rozpuszczalności, klarowności, przejrzystości, klarowność, przejrzystość, twardości samego odlewu oraz zachowanie koloru rzeczywistego, bo jak widzieliście, stała się tutaj jakaś zadyma, drama i w ogóle. Także zapraszam. Na pierwszy rzut idzie kary. Wyciągamy kary z formy. Kary, rozpuszczalność. Nie rozpuścił się barwnik w 100%, jak można zauważyć. Powinniście widzieć na dnie. Osadził się jednak jakieś takie drobinki nie do końca rozpuszczone oraz u góry tak jakby jakaś część przypraw, tak jakby te curry było albo niedokładnie zmielone, albo po prostu coś w tym curry jeszcze oprócz samej przyprawy było. Może jakieś trociny dosypują. Klarowność. Można powiedzieć, że gdyby forma była w 100% przejrzysta, to w tym momencie też no, można by się pokusić o stwierdzenie, że będzie to przejrzyste. Twardość. Forma calutka stwardniała, nie ma nigdzie żadnego miękkiego, to znaczy się, że barwnik w 100% nam tutaj stwardniał i nie opadło nic na dno w taki sposób, żeby gdzieś nie stwardniało. Także tu jest ok. No i zachowanie koloru rzeczywistego względem curry. Porównajcie sobie, jak barwnik zmienił kolor. Na drugi strzał idzie kurkuma. Barwnik rozpuścił się w dużo większym stopniu w porównaniu do curry. Na dnie jest dosłownie troszkę zostało samej przyprawy, ale wygląda ok. Klarowność, przejrzystość, no można by powiedzieć to samo co do curry. Jeżeli forma byłaby super przeźroczysta, albo gdyby to doprowadzić do jakiejś polerki, może by to fajnie i wyglądało. Twardość. No, twarda jest, nie powiem. Tu jeszcze wrócę na chwilkę do curry. Wszystko stwardniało. No i odwzorowanie samego koloru. Kurkuma wyszła troszkę ciemniejsza od curry, a sama przyprawa jest w takim kolorze, więc możecie sobie porównać, jaka jest różnica pomiędzy samą przyprawą a już gotowym odlewem. Barszcz czerwony idzie teraz na kolejny strzał, więc wyciągamy i teraz tak. Rozpuszczalność, jeżeli dobrze się przyjrzycie, rozpuścił się w żywicy, ale w trakcie twardnięcia samej formy
Widać po bokach, już wam pokazuję, pewnie widzicie, ale tutaj, w tym miejscu, kolor wrócił z powrotem, tak jakby przestał być mieszalny, jest ciężej mieszalny. Jakieś przyprawy mi tutaj pozostawały, no w końcu to jest barszcz czerwony, gorący kubek, więc tam jakieś dodatkowe atrakcje w tym proszku są. Z tej strony też dosyć widać, w jaki sposób się on rozpuszcza. Klarowność i przejrzystość, no sami widzicie, nie jest za dobrze ze względu na to, tak jak wcześniej było, barwnik ucieka i nie pozwala na to, żeby było fajnie klarowne, chociaż na dnie widać, ale to jest pewnie efekt tego, że barwnik ucieka i żywica staje się klarowna w tych miejscach, dlatego wszystko widać, co tu się dzieje. Możecie również zauważyć takie kropeczki, które powodują to, że to nie wygląda za dobrze. Twardość. Wszędzie jest twarda, wszystko stwardniało. Nie ma takiej sytuacji, żeby gdzieś coś się nie utwardziło. W ten sposób może. Przedostatni odlew to jest słodka papryka. Słodka papryka, jeżeli chodzi o rozpuszczalność barwnika, również nie rozpuszcza się w 100%. Widać to na samych krawędziach, że jest dużo jaśniejsze i widać na dnie, ale też i w innych częściach formy, że nie do końca barwnik ulega, że przyprawa nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu. No, tutaj bardzo dobrze widać. Tutaj i tutaj. Tutaj bardzo ciemne, po bokach dużo jaśniejsze. Także tu jest ok. No i zachowanie koloru rzeczywistego do słodkiej papryki. Słodka papryka ma taki kolor, a nasz odlew taki. Także można powiedzieć, że jest, no, że nie jest źle. No i burak czerwony. Sok z buraka. Wyciągamy formę. Kolorystyka nijak się ma do odwzorowanego koloru. Tu mój pan sponsor już troszkę wysechł, więc nie pokażę wam, jaki teraz był kolor, jaki teraz jest kolor. A tutaj mamy kolor. No taki, powiedziałbym, kremowy, słomkowy. Diabli wiedzą, jak nazwać ten kolor. Że tak powiem, chujowy. Dobra. Rozpuszczalność. Barwnik rozpuścił się w 100%. Niestety zmienił kolor na całkiem inny. Klarowność i przejrzystość 0. Widzicie? 0. Kompletnie nic. Z tej strony nawet ma troszkę inny kolor. Z tej strony taki bardziej biały. Nie wiem, czy tutaj po prostu jakaś reakcja nie zaszła z wodą. Dobra. Twardość. Twardość jest na całej powierzchni, nic się nie lepi, jest odlew twardy, ale jak się przyjrzycie do tego miejsca, kurczę, mam nadzieję, że to złapię, ale chyba tak, słaby ten wyświetlacz w tej kamerze i nie widać. Tu jest takie bardziej białe, a tutaj jest troszkę inny kolor, także tutaj też coś się podziało i utrzymanie tej samej kolorystyki pozostawia wiele do życzenia. No i zachowanie koloru rzeczywistego. A nijak się to ma do tego wszystkiego i pan Burak, czerwony sponsor naszego odcinka, wylatuje niestety z naszego odcinka. Do widzenia. Haha. To by było na tyle. Zostaw suba, zostaw łapę w górę, bądź łapę w dół, jak ci się nie podoba, to już jest twoja sprawa, ale zostaw komentarz pod filmem, jak ci się podobało i co o tym sądzisz. Bez pitolenia, Olo76, pozdrawiam w nowym roku 2021, oby był lepszy niż ten popierdzielony 2020. Trzymajcie się wszyscy kochani, na razie, cześć!